Bielańskiej Grupy Twórczej, a tytuł wystawy Genius Loci, czyli z łacińskiego Dobry Duch Miejsca. Mam nadzieję, że ten dobry duch właśnie tutaj dzisiaj nam będzie towarzyszył przez cały wernisaż. Nasz bielański aneks, bo tak się nasza galeria biblioteczna nazywa, będzie gościł wspaniałych pracy wspaniałych artystów oczywiście, do 12 listopada, także serdecznie zachęcam, żebyście Państwo przekazali swoim znajomym, że tutaj w naszej bibliotece są tak wspaniałe prace. I oczywiście muszę przedstawić tutaj tą grupę, która jest niewątpliwie bardzo zacna, ale chciałabym też powitać panią Bożenę Leszczyńską, prezesę Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Brawa! Zaraz będziemy wszystkich przedstawiać. Ale oczywiście mamy tutaj też zaszczyt. Nie wiem, gdzie się pan doktor schował, bo oczywiście jesteśmy w bibliotece, więc ja muszę powitać pana doktora Michała Zająca, tu jestem, który jest bardzo serdecznie mężem. To jest taka sława dla wszystkich pokoleń bibliotekarzy, że no panie Michale. Przykro mi. Znaczy nie jest mi przykro, że jest pan sławą, tylko że musiałam powitać. Nie, ale także. Za studentom powtórzę, że jestem. Wieczór jest oczywiście tutaj żony, ale więc tak, słuchajcie, drodzy Państwo, mamy przyjemność gościć i wystawiać pracę pani Marii Janigi, Monotypia i Ekoforma. Mamy ogromną przyjemność gościć pracę tkaniny artystycznej pani Joanny Lon-Zając. Grafiki Robert Budecki. Malarstwo pan Paweł Jasionowski. I Marek Lewicki, również malarstwo. Państwo, inicjatorką Bielańskiej Grupy Twórczej i kuratorką wystawy jest pani Joanna Lon-Zając. Dla której Bielany są po prostu skarbnicą inspiracji, również miejscem spotkań wspaniałych artystów. No i cóż, ja nie chcę za dużo opowiadać, bo ja myślę, że pani Joasia to najlepiej to wszystko opowie. Ja tylko powiem, że pracę mamy na pierwszym piętrze i na drugim piętrze. No i oczywiście jest słodkie i nie tylko słodkie, co nieco. Także bardzo serdecznie zapraszam. I oddaję głos pani Joasiu. Bardzo dziękuję pani dyrektor za tak wspaniałe prowadzenie. I bardzo dziękuję pani dyrektor Lidze Ratyńskiej za to, że przyjęła naszą grupę tutaj w te gościnne progi Bielańskiej Biblioteki. I naprawdę jest to dla nas wielki zaszczyt. Chciałam też podziękować wszystkim pracownikom, a szczególnie panu Maciejowi. Panie Macieju, gdzie pan się schował? Panu Macieju Kuntowskiemu, i tutaj panu Karolowi również. Tak. I, no, i bardzo, bardzo dziękuję moim artystom, mogę tak powiedzieć, że moim, bo ja nas tak zwołałam, że mi zaufali i nie powiedzieli, że co ty tutaj wymyśliłaś, tylko przyszli, przynieśli pracę, także bardzo się cieszę. Tak, łączy nas nie tylko sztuka i nie tylko Związek Polskich Artystów Plastyków, bo wszyscy jesteśmy członkami,
ale również łączą nas Bielany, bo tutaj mieszkamy, tutaj tworzymy i tutaj to miejsce właśnie ukochaliśmy za tego wspaniałego ducha bielańskiego. To, przepraszam, ja jeszcze dodam, że ostatnio pani dyrektor dostała wyróżnienie, statuetkę za miejsce przyjazne bielańskim mieszkańcom. O, no właśnie. Właśnie tu. Wspaniali pracownicy bibliotek przede wszystkim, którzy mają naprawdę wielkie serce do po prostu czytelników, więc ja tylko odbierałam, ale oczywiście bardzo dziękuję za imieniu. I chciałam powiedzieć, że wystawa jest interdyscyplinarna i tak jak pani dyrektor wspomniała, jest malarstwo, grafika, monotypia, tkanina i malarstwo jest na płótnie, jest to malarstwo w wypadku Marka Lewickiego akrylowe, a tutaj Paweł Jasionowski maluje olejną. Maria Janiga zajmuje się monotypią i ekoformami. Są bardzo ciekawe teraz na czasie, bo to wszystko jest takie, powiedzmy, z recyklingu, eko, tak? I Robert takie bardzo precyzyjne grafiki cyfrowe. I twoje tkaniny. Moje tkaniny, tak. I jeżeli macie państwo jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Już od paru dni tutaj oprowadzam bielańskich gości, bo przychodzą oglądać. Bo wystawa wisi już od 10 i będzie do 12 listopada. I chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować państwu za tak liczne przybycie, bo widzę tutaj widzę i sąsiadów, i z różnych organizacji bielańskich też znajomych, ale też ze Związku Polskich Artystów Plastyków. No i oczywiście mojemu mężowi bardzo dziękuję za wsparcie i synkowi mojemu, który tam jest. Czy jeszcze może teraz, korzystając, że tak stoimy tutaj wszyscy razem, czy chcieliby państwo zadać jakieś pytanie, czy już będziemy prywatnie rozmawiać? Idziemy na wilka. To może ja jeszcze tylko chciałam przeczytać cytat, który bardzo mi się spodobał. Miejsce, które ma genius loci, które ma swojego ducha, jest nieśmiertelne. Zmieniają się ludzie, którzy je tworzą, a myśli, uczucia, które pozostawili, trwają nadal. Powiedział to profesor Jeremi Królikowski, który również jest malarzem. Dziękuję państwu za przybycie. Dobrze. Dobrze, bardzo mi miło. Można już winko? Chyba tak. Tak, bardzo. Nie mówię, że tam będzie ale to jest sami, ja mam nie na dole, że byłam wyłączona. Nie. Razem, ale oddzielnie. Dobra, 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 d